Pokazujesz tutaj w konkursie w Krakowie film Hanoi i Warszawa, ale można też zobaczyć film Nic do stracenia, który mówi o ludziach z Izraela. Hanoi i Warszawa mówi z kolei o uchodźcach w Warszawie, czyli twoje zainteresowania, jeśli chodzi o bohaterów, zarówno dokumentalnych, jak i fabularnych, idą jakby w kierunku międzynarodowym. Tak, zawsze dużo mieszkałam za granicą, na różnych warsztatach, stypendiach i zawsze się zastanawiałam, jak to jest, jak to wpływa na mnie, że jestem akurat z Polski i jak ludzie mnie postrzegają przez to, że jestem z Polski i jak ja też z tym się czuję i jak to w ogóle wpływa na to, co się ze mną dzieje w ogóle, jak ja podejmuję decyzje i chyba dlatego, zawsze jakoś mnie ciekawi, jaki jest stosunek człowieka do tego miejsca, w którym się akurat znajduje. Czy z tego miejsca pochodzi, czy jest w nim obcy i jak to właśnie wpływa to, czy tym językiem się posługuje w miejscu, w którym jakby ten konflikt między po prostu tym, kim my jesteśmy, a tym, co na nas rzuca to miejsce, w jakim które się urodziliśmy. I teraz dostałaś też propozycję zrobienia filmu w Wielkiej Brytanii. Pojechałam właśnie z filmem Hanoi Warszawa na festiwal do Anglii. Ten film zobaczyła producentka, której się on bardzo spodobał. Zaproponowała mi, żebyśmy razem współpracowały. Miała już scenarzystkę, miała pomysł. Zgłosiła to do takiego jakby programu. No i już teraz jesteśmy właściwie na półmetku. Się wkrótce, za 2-3 tygodnie okaże, czy dostaniemy pieniądze na produkcję. To byłby mój debiut. To po prostu wydaje mi się takie trochę dziwne, ale z drugiej strony pokazuje właśnie, jaką rolę mogą odgrywać festiwale krótkiego metrażu, że to są jednak takie miejsca, gdzie faktycznie czasami można się natknąć na osobę, dzięki której jakby się robi ten następny krok. O czym jest ten scenariusz? Nazywa się Flying Blind, czyli można powiedzieć lot na oślep. Bohaterką jest kobieta po 40, która jest inżynierem, projektuje myśliwce. Poznaje przypadkiem w dziwnych okolicznościach takiego młodego chłopaka, pół Francuza, pół Algierczyka. Nawiązuje jakiś taki z nim romans, który po prostu staje się jakąś wielką namiętnością i który wywraca jej życie do góry nogami, staje się powoli jej obsesją. No i jakby ona trochę nie widzi zagrożenia, które się gdzieś tam kryje. I oczywiście wszystko nagle przybiera zupełnie inny obrót, kiedy się okazuje, że ten chłopak jest podejrzewany o działalność w grupie terrorystycznej. Naprawdę niesamowite też doświadczenie dla mnie pracować właśnie w takich warunkach w Anglii, w takich bardzo profesjonalnych warunkach, bo koproducent tego filmu jest BBC Films i naprawdę mam szansę spotykać się naprawdę z świetnymi producentami i scenarzystami i no po prostu z taką naprawdę kinematografią, która jest bardzo, bardzo precyzyjnie przemyślana, więc super to jest. No i mam nadzieję, że to dojdzie do skutka, a jeśli nie, no to mam też inne pomysły w zanadrzu. To jest jednocześnie taki projekt, gdzie bierze udział bardzo dużo młodych twórców, prawda? Bo widziałam, że jest blog. Ten projekt, którym my bierzemy udział, nazywa się I Features. To można powiedzieć, że trochę można porównać do tego, jak wygląda program 30 minut. Czyli trzeba zgłosić scenariusz i później przechodzi on różne fazy. Jakby wiadomo, ile jest, że wiadomo, że trzy filmy powstaną. Są te pieniądze już na powstanie trzech filmów niskobudżetowych, ale jednak ten budżet nie jest już taki zupełnie żebraczy. To jest 300 tysięcy funtów. Więc już można zrobić film. Rozwijamy teraz ten scenariusz. Dostaliśmy już pieniądze na development, czyli jesteśmy już jakby, początkowo było 500 projektów, potem z tych 500 było 25, z 25 12, teraz doszło do 6. Jesteśmy w tej finałowej szóstce, no i już za 3 tygodnie się okaże, które z tych 6, 3, które z tych 3 dostaną zielone światło. Zostałaś też prezeską stowarzyszenia Film 1-2. Jakie macie plany na najbliższy czas? Pomyślałam sobie, że trzeba to po prostu stworzyć taką platformę, gdzie ludzie będą się mogli właśnie też poznać. Zrobiliśmy w zeszłym roku takie warsztaty w Białogórze między reżyserami, scenarzystami, pisarzami. One dosyć były fajne i myślę, że właśnie stworzyły taką fajną atmosferę. Teraz się spotykamy na chłodnej, stworzyliśmy swój stolik. Trochę tak chcemy nawiązywać do takich dawnych zespołów filmowych. No i w planach mamy właśnie podobne platformy. Nawet nazywamy to warsztaty, ale to nie są warsztaty sensu stricte. Znaczy nie ma tak, że przychodzi jakiś mentor i opowiada o swoich doświadczeniach. Raczej to jest punkt, miejsce wymiany, że ludzie, którzy już coś zrobili, są na początku kariery, ale już mają jakieś osiągnięcia, przedstawiają swoje prace, problemy, z jakimi się stykają, coś, co ich kręci, coś, co by chcieli zrobić. I to jest miejsce, gdzie ludzie mogą po prostu swobodnie rozmawiać, bez po prostu poczucia, że ktoś ich osądza. Żeby dać ujście takiej swobodnej po prostu wyobraźni, bez poczucia, że czegoś się nie wie, albo że się źle wypadnie, żeby po prostu się nie wstydzić, bo wydaje mi się, że najgorszym po prostu wrogiem jest wstyd. Takim celem tych wszystkich naszych działań jest to, żeby się ludzie pozbyli wstydu i strachu przed właśnie porażką i żeby przestaczyli robić po prostu odważne filmy. Nawet jeśli im się powinie noga, to warto jest ryzykować, a nie iść po prostu utartym szlakiem.